Nadszedł czas na ostatnią, ósmą planetę Układu Słonecznego, na Neptuna. Neptun także jest gazowym gigantem. Jest troszkę mniejszy od Urana, ale waży od niego więcej. Neptun został tak nazwany od pewnego starożytnego boga mórz, Neptuna właśnie. Jest ostatnio odkrytą planetą, a odkryliśmy go, czy też może raczej naukowcy wiedzieli, że jest jeszcze jakaś planeta w Układzie Słonecznym, zanim zobaczyli Neptuna. A zorientowali się, patrząc na Urana. W którymś momencie stwierdzili, że Uran okrąża Słońce inaczej, niż powinien. I licząc, stwierdzili, że gdzieś w Układzie Słonecznym musi być jeszcze jakaś planeta, która właśnie sprawia, że Uran inaczej okrąża Słońce. Zaczęli jej szukać i znaleźli naszego bohatera Neptuna. Neptun jest planetą, która najdłużej okrąża Słońce. Na jeden rok na Neptunie to jest aż 165 lat na Ziemi. To jest naprawdę bardzo dużo, prawda? Neptun jest też planetą, na której panują największe huragany w całym Układzie Słonecznym. Może nie tyle największe, no bo jak pamiętamy, na Jowiszu też mają miejsce wielkie burze i tam cały czas wieje wiatr, ale na Neptunie wiatr jest najszybszy. Ten wiatr potrafi tam wiać ponad 2000 km na godzinę. To o wiele szybciej niż latają niektóre samoloty odrzutowe na Ziemi. Największym księżycem Neptuna jest Tryton, który nazywa się tak po pewnym morskim tworze z greckich legend. To wszystko, o czym chciałem Wam opowiedzieć i naszą przygodę z Układem Słonecznym będziemy kontynuować dalej, mówiąc o innych jeszcze rzeczach, które mają w nim miejsce niż planety. Do zobaczenia!